aktualnie nie mam obowiązkowych lekcji, tylko uczymy się przez platformę, dzięki czemu mam więcej czasu na rozwijanie siebie oraz swojej firmy. Mam zajęcia, ale też mam bardzo długie przerwy, dzięki którym mogę poświęcić więcej czasu na produkcję odzieży i dzięki temu po prostu spełniam swoje marzenia. Praca na platformie polega na tym, że dostajemy jakąś liczbę kart pracy na dany rok. Robimy je szukając w internecie odpowiedzi do pytań. Nie chodzi o to, żeby wkuwać wszystko na pamięć, tylko żeby samodzielnie móc szukać informacji. Albo mogę pójść na konsultacje z nauczycielami, którzy jasno wytłumaczą mi temat. Na takich konsultacjach czuję się świetnie, ponieważ przychodzą do mnie osoby, które rzeczywiście interesują się tematem i chcą go pogłębić lub dopytać. CEUF może jest szkołą, która stawia na minimalizm, czyli nie robię więcej niż muszę, aczkolwiek jeżeli lubię któryś przedmiot lub pasjonuję się jakimś tematem, mogę chodzić na warsztaty. W momencie, kiedy przeciwciała zwiążą te białka wirusa, nie ma możliwości przyłączenia się, więc ta linia ataku jest całkowicie wyłączona. Chcę, żeby uczniowie po takich zajęciach byli w stanie oddzielić opinię od faktu, mogli powiedzieć sprawdzam, a jednocześnie zdobyli piątkę z matury. Da się to wszystko połączyć, zwłaszcza, że uczniowie mogą mi nawet zasugerować, jaki temat chcą omówić. Myślę, że mam bardzo duży wpływ na te zajęcia i to było widać, jak zaczęły się lekcje zdalne. Mogliśmy porozmawiać otwarcie z nauczycielami, wymienić się spostrzeżeniami, naszymi potrzebami, przedyskutować z nauczycielem wygląd zajęć, aby jak najlepiej odpowiadał nam, a także prowadzącemu. Rozwijam tutaj swoje pasje i dlatego pomimo właśnie tego, że chcę pójść na studia z aktorstwem i chodzę na polski rozszerzony, to chodzę też na biologię rozszerzoną. W podstawówce wcześniej cały czas czułam, że o Boże, zapytają mnie, a tutaj to ja pytam.